dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa do malowniczego Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Z wieży obronnej, która umiejscowiona jest na najwyższym punkcie tego wzgórza, tego wzniesienia, z tego miejsca roztacza się wprost niewiarygodnie urokliwy widok tutaj na Dolinę Wisły, na Zakola, na brzegi pięknie zalesione, szczególnie właśnie o tej porze jesienią wygląda to naprawdę uroczo. Sama ta baszta, ta wieża jest dowodem na to, że twierdzenie czy powiedzenie o tym, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, jest jak najbardziej prawdziwe. Kiedy już jesteśmy w Kazimierzu, warto wspiąć się po takich tutaj drewnianych schodach zadaszonych, które właśnie tworzą taki specyficzny tunel, na wzgórze, gdzie znajduje się klasztor, sanktuarium zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej Kazimierskiej. I stąd roztacza się piękny widok na Kazimierz. Na wzgórzu naprzeciwko widzimy trzy krzyże. Jest taka jakby mała polanka charakterystyczna i te wzgórze nazywamy właśnie od tych krzyży wzgórzem trzech krzyży. Każdy podróżnik, turysta w Polsce rozpoznaje to miejsce. Takim punktem charakterystycznym jest oczywiście ta stara studnia. I wielokrotnie, czy z różnych jakichś reportaży, czy to z filmów, ona wielokrotnie się pojawia tutaj na tym rynku. Może wyślemy depeszę? Masz forsę? Nie. Ja chyba mam, nie wiem. Jednak nie ma. Już zaadresowana. Stary, a czy ty nie masz przypadkowo w kieszeni telefonu bez drutu? Tylko nie fantazjuj, błagam cię. Spokojna głowa, już ja umiem pisać. Film w reżyserii Stanisława Jędryki, adaptacja powieści dla młodzieży Adama Bagdaja. W głównych rolach Henryk Gołębiewski i Filip Łodziński. Akcja jednego z odcinków właśnie odbywała się na rynku. Następnie akcja przeniosła się na szczyt Góry Wiecznej, gdzie są malownicze ruiny zamku. I jeszcze kręcone były sceny w spichlerzu PTTK. Nie chcę w tym miejscu rozwodzić się nad filmem, ponieważ mam w planach przygotowanie filmiku dedykowanego temu właśnie serialowi. Kolejna wizytówka i takie miejsce rozpoznawalne tego pięknego miasta to ta kamienica. I aż trudno uwierzyć, że w tych czasach ludzie potrafili tworzyć tak piękne, kunsztowne rzeczy. Proszę zobaczyć na te wszystkie figury, które się pojawiają tutaj na elewacji tej kamienicy. No takie wycyzelowane, kunsztowne, artystyczne dzieło, nie? Tutaj jest nowo poznany przyjaciel, który tutaj pilnuje tego rynku w Kazimierzu Dolnym. I widać, że jest bardzo dobrze sowicie opłacany za swoją pracę, którą wykonuje, bo proszę zwrócić uwagę, to jest taka baryłka, normalnie wygląda jak taka owieczka. Jest tak upasiony i widać, że tutaj turyści nie dają mu krzywdować. I chyba wybiera takie specjały i takie wiktuały, ale powiem szczerze, że jest bardzo taki ostry piesek, potrafi też iść zastrzekać i w pewnym momencie widział, że tutaj nagrywam i robił wszystko, żeby mi przeszkodzić. Aż bałem się, żeby nie wszedł tutaj w przewód i nie przewrócił mi statywu. Tenże sam reżyser, czyli Stanisław Jędryka, kilka lat wcześniej realizował w tym samym miejscu film Wyspa Złoczyńców. Adaptację książki Zbigniewa Nienackiego. Będąc dzieckiem, zaczytywałem się w serii Pana Samochodzika
I nawet dziś miałbym trudność z określeniem, która z tych książek podobała mi się najbardziej. Natomiast łatwo mi powiedzieć, które filmy mi się nie podobały, bo te adaptacje filmowe nie wszystkie były udane. Tom należy zaliczyć do udanych. Rolę pana samochodzika odtwarza młody Jana Machulski. Bardzo dobra muzyka Wojciecha Kilara. No, też to świadczy chociażby o tym, że bardzo poważnie traktowano produkcję tych filmów dla dzieci. Piosenka, która jest śpiewana w tym filmie, ma słowa autorstwa Agnieszki Osieckiej. Na zakończenie mojego filmiku pozwolę sobie zamieścić fragment tej pięknej piosenki. Pan samochodzik przy wydatnej pomocy trzech harcerzy trafia na trop i rozwiązuje zagadkę zaginionego skarbu dziedzica, który właśnie zaginął w czasie ostatniej wojny. Niestety, współcześnie nie powstają tak ciekawe filmy z tak wartką i interesującą akcją. Obowiązkowym punktem programu zwiedzania Kazimierza Dolnego jest odwiedzenie kamieniołomów. No jak sama nazwa wskazuje, wiadomo co tutaj, do czego służyło. Z tego co doczytałem się w internecie, to są różne pomysły, żeby zagospodarować, żeby właśnie wykorzystać tutaj to takie ciekawe miejsce, jego położenie i taką kameralność. Chociażby na wzór kadzielni kieleckiej, gdzie właśnie zbudowano amfiteatr i coś pewnie podobnego powstanie tutaj. Jakieś takie miejsce właśnie gdzie artystyczne, taki plener może dla artystów, plus jakiś amfiteatr, gdzie mogą odbywać się koncerty. Tak się staram wyobrazić, że kiedyś w XVI wieku, w XV wieku tak wyglądały takie małe miasta. Przez nasz kraj się przetaczało dużo różnych wojen, i niewiele pozostało takich nieruszonych miejsc. I takim jest Kazimierz Dolny nad Wisłą. Kebab pod psem. No, jakoś brzmi to złowrogo. Mam nadzieję, że tutaj nie spożywa się piesków. Szczególnie takich ładnych jak ten. Znajdujemy się przy starej synagodze. No, warto tutaj zajrzeć chociażby, żeby zobaczyć pamiątki po tej społeczności, która tutaj wiele lat żyła. Ormianie i Żydzi zostali właśnie sprowadzeni tutaj do tego miasta. I to miasto dzięki właśnie tym społecznościom, tym narodowościom odżyło. I handlowo, i jeśli chodzi o zamożność miasta. Jak głosi kazimierska legenda, dawno temu nad miastem przelatywał diabeł, no i postanowił zamieszkać w wąwozie pod miastem. No i za pożywienie wybrał sobie drób. Tak się stało, że wkrótce w Kazimierzu Dolnym zabrakło drobiu, został tylko jeden stary kogut, no ale ten kogut schował się przed tym diabłem w jaskini. Czart szukał go wszędzie. A pomogli mu tutaj miejscowi zakonnicy, którzy pokropili wodą święconą to miejsce. I ten zły duch, nie mogąc znieść zapachu wody święconej, uciekł z miasta. I od tego czasu kogut stał się tutaj symbolem Kazimierza i możemy spożywać różnego rodzaju wypieki, które nam przypominają o tej starej przypowieści. Pora wyruszać dalej, pożegnać się z Kazimierzem. Na dobranoc obiecana piosenka z czołówki filmu Wyspa Złoczyńców do muzyki Wojciecha Kilara i słów Agnieszki Osieckiej. Śpiewa Marta Kotowska.